Dzień dobry, witam w rozmowie Echo 24. Ze mną w studiu doktor habilitowany Grzegorz Soboń z Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Wraz z zespołem stworzył Pan unikatowy, wyjątkowy laser. Co to jest w ogóle za sprzęt? Jest to tak zwany laser femtosekundowy, czyli jest to laser, który emituje bardzo krótkie impulsy światła. I przez bardzo krótkie, no mam tu na myśli czasy trwania rzędu femtosekund. Femtosekunda to jest 1 biliardowa sekundy. Czyli, tak czyli jakbyśmy, rzeczywiście bardzo, czyli to bardzo, są bardzo krótkie. Bardzo krótkie impulsy. Jakbyśmy jedną sekundę podzielili na miliard części, a potem tą miliardową jeszcze na milion, to jest femtosekunda. Czyli... Także i ten laser emituje powiedzmy 60 femtosekund. No i dzięki temu, że jest tak krótki czas tego impulsu, przy zachowaniu odpowiedniej mocy oczywiście tego lasera, to przy oddziaływaniu takiego promieniowania z tkankami, na przykład biologicznymi, no, można uzyskiwać bardzo ciekawe efekty, których nie zawsze się spodziewamy, ale może też zostać użyty do na przykład diagnostyki biomedycznej. No właśnie, do czego ten laser będzie służył? Tutaj docelową aplikacją tego lasera jest zastosowanie w tak zwanej mikroskopii fluorescencyjnej. To jest taki rodzaj mikroskopii, która pozwala na badanie morfologii czy struktury tkanek biologicznych. I tutaj głównym zastosowaniem naszego lasera, główny cel, w którym on powstał, to jest diagnostyka oka i przede wszystkim siatkówki oka. Mhm. Jakiego rodzaju to będą badania? No tutaj w tym momencie na razie robimy pewne testy na próbkach biologicznych ex vivo, czyli wypreparowanych na przykład na roślinach czy na wypreparowanych tkankach typu skóra, bądź na tkankach zwierzęcych. Natomiast docelowo ideą naszą jest użycie tego w systemie takiego oftalmoskopu, czyli takiego przyrządu, do którego w zasadzie większość z nas już kiedyś w życiu usiadła u optometrysty czy u okulisty. Czyli badanie wyglądałoby tak, że pacjent siada przy takim oftalmoskopie, którego częścią jest nasz laser i on skanuje siatkówkę w poszukiwaniu pewnych tutaj zmian patologicznych, jakichś chorób czy zmian starzeniowych. Jak duży to jest w ogóle sprzęt? No, sam laser właśnie charakteryzuje się tym, że jest bardzo kompaktowy. To jest laser tak zwany światłowodowy, to znaczy światło w nim jest uwięzione w światłowodach, to znaczy nie ma wiązek laserowych, które gdzieś tam sobie biegają. Także cały układ w tym momencie mieści się w obudowie rzędu 30 kilka na 20 kilka centymetrów. Czyli można to przenosić? Tak, to jest rzecz, która jest przenośna i to jest też istotne właśnie z punktu widzenia zastosowania w gabinetach lekarskich, w szpitalach, w klinikach, że nie jest to duży sprzęt, który wymaga otoczenia laboratoryjnego, jakiegoś czystości czy stołu optycznego stabilnego, tylko to jest rzecz, którą możemy postawić na biurku, zintegrować łatwo z mikroskopem czy oftalmoskopem. No nawet w samochodzie przewieźliśmy sami ten laser do Warszawy, gdzie właśnie współpracujemy z grupą profesora Macieja Wojtkowskiego, który niedawno właśnie stworzył cały instytut poświęcony badaniom oka i tam w tym momencie ten laser jest używany przez naukowców z Warszawy. Mhm. Jak w ogóle doszło do stworzenia tego laseru? Jak wyglądały te prace? No tu jest właśnie historia była bardzo ciekawa, bo jest to taki moim zdaniem klasyczny, fajny przykład idealnej współpracy naukowej. Otóż jeden z naszych dawnych doktorantów pracuje obecnie w grupie profesora Wojtkowskiego i kiedyś zadzwonił do mnie i mówi: słuchaj, czy moglibyście zrobić laser o takich i takich parametrach, bo przydałby nam się potrzebuję właśnie... Potrzebuję tego na jutro. No, właśnie, może na jutro jeszcze nie, ale potrzebuję tego i kiedy moglibyście coś takiego zrobić. Ja jak to usłyszałem, te parametry, to się złapałem za głowę, bo mówię, ale takiego lasera nie ma, więc... Jak mamy go zrobić, no tak? Właśnie. A on mówi, no właśnie, dlatego, że go nie ma, to dlatego dzwonię. I długo nad tym myśleliśmy i w zasadzie po kilku dniach, nawet już po przeprowadzeniu pierwszych eksperymentów, okazało się, że da się to zrobić. Napisaliśmy wspólnie z profesorem Wojtkowskim wniosek do Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej o dofinansowanie i fundacja nam dofinansowała ten projekt. No i w zasadzie w ciągu 6 miesięcy udało nam się taki laser zrobić. Oczywiście po długich badaniach wreszcie doszliśmy do momentu, kiedy powstał nawet prototyp. Czyli bardzo szybko tak naprawdę. Tak, to było dość szybkie, ale to dzięki temu, że zespół jest bardzo sprawny, to udało się to bardzo szybko zrobić. To ile osób pracowało nad powstaniem tego laseru? Tak, w tym momencie nad akurat tym urządzeniem z naszej strony pracowało 5 osób. Mhm. Głównie doktoranci, ale też doktorzy. I to jest na razie prototyp.
Tak, to jest prototyp, czyli coś, co no jeszcze nie nadaje się do komercyjnego użytkowania, ale jest na tyle kompaktowe i funkcjonalne, że można to gdzieś właśnie przewieźć, zainstalować i prowadzić na tym badania. Nie wymaga użytkowania tego lasera, nie wymaga żadnej wiedzy z dziedziny techniki laserowej, to znaczy operator, którym może być biolog, chemik czy lekarz, w zasadzie naciska guzik i to działa i może go sobie używać do czego chce. Mhm. Na razie nie jest to jeszcze rozwiązanie komercyjne, więc czy będą prace nad tym, żeby stało się to, żeby była taka możliwość i ewentualnie co dalej się będzie działo z tym projektem? Tak, no... Celem jest oczywiście komercjalizacja tego rozwiązania i mam nadzieję, że stanie się to jak najszybciej. Oczywiście do tego też potrzeba jeszcze troszkę czasu i troszkę środków. Aplikujemy cały czas o dodatkowe fundusze na to, aby doprowadzić to do takiej postaci, przeprowadzić takie prace przedwdrożeniowe, czyli przeprowadzić analizę czystości patentowej, intelektualnej, aby przeprowadzić testy długoterminowe, starzeniowe i tak dalej, żeby to było produktem, który jest na tak zwanym najwyższym poziomie gotowości technologicznej. Myślę, że jest to kwestia no, 2-3 lat, zanim to powstanie z tego produkt, który będzie oferowany, tak realistycznie mówiąc, oferowany przez firmę, która mogłaby to sprzedawać. No ale to zależy od tego, czy pozyskamy dodatkowe finansowanie, czy będzie zespół, który będzie w stanie to robić. No wiadomo też, że takie nowe przedsięwzięcia pochłaniają dość dużo kosztów. Jak to wyglądało, jeżeli chodzi o ten projekt? No ten projekt do momentu stworzenia prototypu, my mieliśmy na to dofinansowanie, na to zadanie w wysokości około 600 tysięcy złotych i za to w to wchodzi koszt oczywiście wszystkich materiałów i urządzeń, które musieliśmy zakupić, aby to urządzenie zbudować i koszt utrzymania osób, które były w to zaangażowane. Także generalnie jest to relatywnie bardzo niewielki koszt. Natomiast już doprowadzenie tego do postaci takiej przedwdrożeniowej, no to ja to szacuję na około 1,5 miliona złotych. I to jest taki projekt, pozwoliłby na opracowanie już gotowego urządzenia, gotowego do sprzedaży i według takich naszych analiz rynkowych spokojnie bylibyśmy w stanie w perspektywie najbliższych 5 lat sprzedawać, myślę, kilkanaście urządzeń rocznie. Ale mówimy tutaj o Polsce tylko i wyłącznie? Tu mówimy o rynku międzynarodowym. No właśnie, to jak to jest unikatowe w skali świata w ogóle? No w tym momencie nie ma takich rozwiązań na rynku. Są oczywiście lasery podobne, ponieważ jest bardzo wiele firm, które produkują różnego rodzaju lasery i są to potentaci rynkowi, od których nawet my czasami kupujemy lasery. Ale takich parametrów nie ma, to znaczy nie oferują takiego czasu trwania impulsu, takiej mocy i takiej funkcjonalności, jaką my mamy. My tam mamy już zaszytych bardzo wiele takich funkcjonalności w tym laserze, które są przydatne z punktu widzenia właśnie aplikacji w mikroskopii i w diagnostyce na przykład oka. Laser spełnia wymagania, normy właśnie, żeby go zastosować nawet u ludzi. I ma pewne parametry, których no nie mają rozwiązania komercyjne i to stanowi jego niewątpliwą przewagę. No też jest na pewno tańszy w produkcji i docelowo będzie mógł być tańszy produkt, który będziemy mogli zaoferować. A to już dość duże ma znaczenie, prawda? No ma znaczenie, aczkolwiek w produktach takiej wysokiej jakości, w wysokich technologiach no cena jest nie zawsze pierwszorzędnym kryterium. Raczej bronimy się jakością i unikatowością tych parametrów niż tym, że coś będzie tańsze. To powiedzmy jeszcze, jakie znaczenie ten laser ma w świecie nauki najpierw? No, z samego takiego naukowego punktu widzenia techniki laserowej jest to bardzo oryginalne osiągnięcie, które no, udało nam się opublikować też w bardzo dobrym czasopiśmie i póki co spotyka się z bardzo dobrym odbiorem naukowców. Także z punktu widzenia takiej fizyki laserowej to jest całkiem, myślę, dobre osiągnięcie, jedno z chyba z bardziej znaczących w mojej opinii z naszego zespołu z ostatnich lat. Natomiast jeżeli chodzi o już tą część aplikacyjną, myślę, że ona jest tu zdecydowanie ważniejsza, ponieważ to głównie o to nam chodzi, czyli no właśnie, nie o zrobienie lasera samego w sobie, żebyśmy się laserowcy tutaj tak cieszyli, że zrobiliśmy fajny laser, tylko po to, żeby go do czegoś użyć. I mnie najbardziej cieszy to, że biofizycy właśnie są z tego usatysfakcjonowani, że po pierwszych testach
stwierdzałem, że to rzeczywiście jest urządzenie, które jest dla nich przydatne, spełnia ich wymagania, na którym obecnie przeprowadzają swoje badania i chcieliby takie urządzenia mieć w swoich laboratoriach, aby móc dalej prowadzić badania. A czy jest tak, że teraz na przykład po tych pierwszych badaniach ze strony innych naukowców Państwo dostaną jakiś feedback, który gdzieś tam też zostanie zastosowany przy udoskonalaniu? Tak to się odbywa, że już byliśmy tam chyba dwa razy i zawoziliśmy ten laser tam i z powrotem, nawet we wtorek jedziemy i go odbierzemy i jeszcze troszeczkę usprawnimy. Więc jest to oczywiście ciągła ewolucja. Czyli na razie Pana zespół skupia się tylko na tym projekcie, czy jeszcze są jeszcze jakieś inne? Nie. To w zasadzie był projekt taki troszeczkę przy okazji, który przy okazji wyszedł. Czego w takim razie? No, głównie mój zespół, mam to szczęście i zaszczyt być laureatem Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Takiego programu First Team na stworzenie zespołu badawczego i dzięki temu projektowi udało mi się stworzyć zespół, w tym momencie łącznie ze mną, 8-osobowy, który pracuje na Politechnice Wrocławskiej nad przede wszystkim laserami, ale do celów tak zwanej spektroskopii i monitorowania środowiska, czyli nasz projekt dotyczy laserów, które mogą wykrywać śladowe ilości związków chemicznych w atmosferze. I tu skupiamy się na gazach cieplarnianych i już opracowaliśmy kilka rodzajów laserów, też laserów niespotykanych na rynku, które pozwalają wykrywać, na razie zademonstrowaliśmy metan, dwutlenek węgla czy podtlenek azotu. Jeden nasz laser też jest w tym momencie zainstalowany w Szwecji na jednym z uniwersytetów Umeå na północy Szwecji, gdzie współpracujemy z grupą pani Aleksandry Foltynowicz. Tam ten nasz laser w tym momencie jest zainstalowany i służy do bardzo precyzyjnych pomiarów potlenku azotu, który jest jednym z głównych gazów cieplarnianych o dużym potencjale takim, jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne. Czyli duże osiągnięcie. Jeżeli jeszcze wracając do tego laseru, jak to ma się na tle całego wydziału? W sensie Państwa osiągnięcie na tle całego wydziału? No bo jednak zawsze ta rywalizacja między naukowcami też gdzieś tam jest jakimś czynnikiem, który napędza na pewno. No nasz wydział, jesteśmy jedynym zespołem na naszym wydziale, który zajmuje się techniką laserową i w zasadzie jedyną grupą na uczelni i w Polsce też jest. Konkurencji nie ma, także bezpośredniej konkurencji nie ma. Ale póki co odbiór jest bardzo pozytywny. Ja również się bardzo zawsze cieszę z tego, jeżeli nasi naukowcy z naszego wydziału odnoszą sukcesy i też zawsze śledzę te sukcesy i jest to rzecz, z której należy się cieszyć. Także nie ma pewnie, mam nadzieję, nie ma jakiejś zawiści czy jakiejś konkurencji, ale jest to taka pozytywna motywacja. Może to być taka pozytywna motywacja, im się udało, no to moje prace stoją delikatnie w miejscu, a więc muszę zrobić coś, żeby też gdzieś... Mam nadzieję, że tak. Że tak to będzie. W takim razie trzymamy kciuki. Ja dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Ze mną w studiu doktor habilitowany Grzegorz Soboń z Politechniki Wrocławskiej. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.